Witam Państwa w kulisach historii w kolejnym odcinku cyklu. Dzisiaj jest z nami pan Kajetan Rajski. Jest w Krakowie, ale jest z nami. Dziennikarz, publicysta, wydawca, autor książki Rozmowy z dziećmi żołnierzy wyklętych. Rozmawiamy w szczególnym dniu, bo rozmawiamy w dniu, który pewnie ze względu na te wszystkie echa wojny, na wydarzenia, które teraz mają miejsce, gdzieś będzie może tylko wspominany, nie wiem, w kościołach parafialnych, może wśród samych kapłanów. Mamy dzisiaj Dzień Męczeństwa Kapłaństwa Duchownych. No właśnie, ty jako wydawca kwartalnika Wyklęci, bo tego nie zaznaczyłem, ale teraz chcę wywołać i ciebie jako wydawcę i kwartalnik, który prowadzisz, był numer poświęcony kapłanom, szczególnym kapłanom. Komu był poświęcony, Kajetanie, ten numer? Dzień dobry, na początku chciałem podziękować za zaproszenie. Faktycznie jeden z numerów kwartalnika Wyklęci dotyczył historii księży, którzy w okresie powojennym w jakiś sposób wspierali podziemie niepodległościowe. Tu oczywiście mowa o tym najbardziej znanym kapelanie powojennego podziemia niepodległościowego, czyli postać ojca Władysława Gurgacza, jezuity, który został zamordowany w więzieniu przy ulicy Montelupi w Krakowie w 1949 roku, 14 września, który był kapelanem oddziału Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców. To była taka lokalna organizacja działająca na terenie Sądecczyzny. I ojciec Gurgacz od pewnego momentu zagrożony aresztowaniem ze względu na to, że wygłaszał dość odważnie kazania takie antymarksistowskie, antykomunistyczne. Zresztą kilkakrotnie aparat komunistycznych represji próbował zorganizować taki zamach przez tak zwanych nieznanych sprawców na ojca Władysława Gurgacza. Z tym zresztą wiąże się taka dość zabawna historia, że milicjant w Krynicy Zdroju, gdzie posługiwał wówczas ojciec Władysław Gurgacz, będąc pod wpływem alkoholu, dosyć takim, powiedzmy, dosyć dużym, pod dosyć dużym wpływem, przechodząc obok ojca Gurgacza wieczorową porą, wyciągnął pistolet i kilka razy w niego wystrzelił, no ale ze względu na upojenie alkoholowe chybił. I ojciec Władysław Gurgacz odwrócił się wówczas, ten milicjant zaczął uciekać, a ojciec Gurgacz krzyknął za nim: poczekaj, zatrzymaj się, jeszcze cię rozgrzeszę. Więc taka historia anegdotyczna pokazująca, że ojciec Władysław Gurgacz liczył się z tym, że w każdej chwili może zginąć. Zdecydował się na przyłączenie do oddziału leśnego, został kapelanem żandarmerii PPN-u. I to jest niesamowita historia, gdzie on dbał o nie tylko moralność żołnierzy, nie tylko odprawiał dla nich msze, nie tylko ich spowiadał, ale też ich uczył. To miał świadomość, że jeśli uda się im przetrwać, już niezależnie w jakich okolicznościach, czy będzie trzecia wojna światowa, Polska niepodległość odzyska, czy po prostu będą się mogli ujawnić, to żeby chociaż mieli coś w głowie, tak mówiąc kolokwialnie. Robił im wykłady z literatury, z matematyki, z filozofii chrześcijańskiej. No wyobraźmy sobie maj 49 rok, Hala Łabowska, Beskid Sądecki, leśne tereny, prawda, i oddział podziemia niepodległościowego. Chłopaki po porannej modlitwie, po porannym apelu słuchają wykładu z filozofii chrześcijańskiej i dlaczego marksizm to nie jest rzecz, którą da się pogodzić z chrześcijaństwem. No oczywiście takich postaci nie było zbyt wiele w okresie powojennym, które tak bardzo zaangażowałyby się w pomoc podziemiu niepodległościowemu. Był również ksiądz major Rudolf Marszałek, który był kapelanem Narodowych Sił Zbrojnych zgrupowania partyzanckiego pod dowództwem kapitana Henryka Flamego Bartka. Było także wielu innych księży, którzy w jakiś sposób wspierali podziemie, spowiadali tych żołnierzy, czasem udzielali ślubów. No, a była nawet sytuacja, kiedy biskup Łomżyński w roku 1946 przyjechał do oddziału leśnego odprawić mszę świętą, więc to też dosyć mało znana historia. Dlatego
chcieliśmy na łamach kwartalnika Wyklęci przypomnieć o losach tych żołnierzy, tych kapelanów, tych księży, którzy wspierali podziemie niepodległościowe, którzy służyli swoją posługą, którzy służyli także informacjami jakimiś wywiadowczymi, którzy tworzyli fałszywe zaświadczenia o jakiejś tożsamości, prawda, żeby móc wyjechać na ziemię zachodnie czy północne i tam rozpocząć względnie normalne życie w warunkach oczywiście okresu powojennego. Natomiast choć tutaj wymieniliśmy szczególnie ten okres powojenny, pamiętając o zaangażowaniu wielu księży w działalność niepodległościową, ona oczywiście przejawiała się na różnych polach, bo to przecież nie była tylko walka zbrojna i opór podziemia. Warto wspomnieć o środowisku Tygodnika Warszawskiego i księdzu Kaczyńskim, który za postawę niepodległościową, katolicką, zapłacił najwyższą cenę, więc trzeba także pamiętać o zaangażowaniu duchowieństwa w czasach II wojny światowej. To mało o tym może mówimy, ale przecież straty osobowościowe niektórych diecezji, szczególnie tych diecezji, które położone były na terenach przyłączonych bezpośrednio do III Rzeszy, sięgały czasem nawet 30-40%. To była hekatomba, to było męczeństwo polskiego duchowieństwa. Na czele możemy wymienić tego, który jako pierwszy znalazł się wśród tych 108 męczenników II wojny światowej, wśród których przecież było wielu księży, duchownych, kleryków, braci zakonnych, czyli arcybiskupa Nowowiejskiego, bo to też męczennik zamordowany w Działdowie w czasach II wojny światowej przez okupanta niemieckiego. To zresztą później już w latach 40. było też dużym kłopotem dla już na szczęście błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego problem z obsadą diecezji na tak zwanych ziemiach zachodnich. Filmowe historie, te historie, które w kwartalniku tych duchownych, których opisałeś, to są absolutnie gotowe scenariusze filmowe. Jeszcze tylko chciałbym dodać, uzupełnić i zrobić aneks i do mojego pytania i do tego, co zostało właśnie też powiedziane przez naszego gościa, że takim miejscem przede wszystkim, gdzie wielu księży zginęło w sposób haniebny, zostali zamęczeni, zabici, to był przede wszystkim obóz koncentracyjny w Dachau. To było przede wszystkim to miejsce kaźni duchowieństwa polskiego, ale także niemieckiego i innych krajów, ale szczególną reprezentacją, jeśli tak można powiedzieć, kościoła polskiego, kościoła rzymskokatolickiego, ale diecezji polskich. Później ci księża, którzy przetrwali obóz koncentracyjny w Dachau, często spotykali się w sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu, gdzie to było takie, raz na jakiś czas odbywali taką pielgrzymkę, pamiętając w modlitwach o tych, którzy tam w Dachau pozostali, ale także w jakiś sposób pamiętając również o sobie wzajemnie. Pamiętajmy, że to były często historie, kiedy ludzie wychodzili z tych traumatycznych wydarzeń przez lata, czasem nawet do końca życia nie byli w stanie powrócić do jakiegoś zdrowia psychicznego. To odciskało się wyjątkowo na ich doświadczeniu, ale też bardzo wzruszające są, polecam wszystkim, którzy nas oglądają, słuchają, opisy mszy świętych sprawowanych w obozie koncentracyjnym w Dachau. To pokazuje, jak bardzo ówcześni księża przywiązywali wagę do tego, by sakrament ołtarza był sprawowany w sposób jak najbardziej godny, w takich warunkach, jakich oczywiście mogli, w absolutnie ekstremalnych sytuacjach. I to też przywodzi na myśl wspomnienia księży, zakonników, którzy z kolei byli wywiezieni do sowieckich łagrów, czy w 1940 roku, czy w 1944-1945. Oni też, ich największym marzeniem było to, żeby w tych warunkach obozowych, w warunkach łagru odprawić mszę świętą, najpierw indywidualnie, a potem, kiedy już ten powoli system się poluzowywał, to również odprawić dla pozostałych osób, dla pozostałych więźniów. Te opisy robią wrażenie, jak wielką wagę przykładano do tego, żeby ta Eucharystia była sprawowana w sposób jak najbardziej godny. Dlaczego konkretnie ty? No bo ludzie tworzą historię, ludzie tworzą wydarzenia,
Ludzie zmieniają bieg dziejów. To nie jest tak, proszę Państwa, że są jakieś tylko wyłączne ślepe procesy historyczne, że istnieje jakaś konieczność dziejowa niezależna od naszej woli, woli walki, chęci zmiany czy naprawy czegokolwiek. Dlaczego akurat ta tematyka jest Ci bliska? Dlaczego poświęcasz swój czas? Jesteś młodym człowiekiem na tego typu historie. To nie są historie miłe i przyjemne. Ja zawsze przeżywam taki ból. Z jednej strony dzisiaj post factum, oczywiście mając świadomość tego, jak ta historia się układała, w zasadzie już od Teheranu, jak nasi tak zwani alianci, sojusznicy potraktowali Polskę już w zasadzie od Teheranu, Jałta i działalność Stalina, także na frontach II wojny światowej, tylko przypieczętowała polski los, ale nie tylko Polski, także Czechów, Słowaków, Węgrów, Rumunów, Ukraińców, Litwinów, Łotyszy, Estończyków, to zawsze budzi się we mnie jakiś taki głęboki smutek, także wielki ból, dlatego że istnieli ludzie, którzy, można było powiedzieć, byli skazani na śmierć. Na męczeństwo w karcerach suchych i mokrych, którym zmarnowano życie. Nawet jak byli tacy, którzy się wywinęli z tych wszystkich wydarzeń okropnych, to często mieli złamane życie, duże problemy zdrowotne, konsekwencje związane ze znalezieniem pracy, już nie mówię o jakiejś wielkiej karierze. Dlaczego te historie uważasz, że należy dzisiaj w świecie takiego względnego dobrobytu? Oczywiście to się teraz zmienia i pewnie zmieniać będzie w zupełnie nieoczekiwaną dla pokolenia trzeciej RP stronę, ale właśnie, dlaczego warto o tych ludziach pamiętać? Można odpowiedzieć na to pytanie w dwojaki sposób. Po pierwsze, można nawiązać do takiej rzymskiej zasady, że sprawiedliwość to jest taka cnota przyznawania tego, co się komu należy. Badając losy żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego, żołnierzy wyklętych, jak ich nazywamy, zauważalne jest to, że wielu spośród nich, oczywiście to była chęć walki o niepodległość, o wolność, o suwerenność państwa polskiego, to była walka również w obronie wiary katolickiej. Czasem może tak pomijamy ten aspekt, ale on również był ważny w motywacjach, które przyświecały żołnierzom podziemia niepodległościowego. Bardzo ważny aspekt. To się nawet w Grypsach zachowało, że dla wielu tych ludzi, którzy byli poddawani temu męczeństwu w katowniach, także UB, z wyrywanymi paznokciami, wybijanymi zębami i tak dalej, nie będę mnożył tych okropności, każdy niech sięgnie po książki i poczyta. Często pisali o tym, że jedyne, dlaczego trwają, to jest po prostu utożsamienie z Ewangelią, z krzyżem. Już nie będę przytaczał znanej historii Pileckiego i jego zamiłowania do książki Tomasza Akempisa o naśladowaniu Chrystusa. Tak, a wiesz może, redaktorze, jaka była ulubiona modlitwa więźniów, w cudzysłowie ulubiona? To było pod twoją obronę. Kiedyś czytałem wspomnienia takiego więźnia, który w 1956 roku wyszedł z komunistycznego więzienia i opowiadał, że najczęstszą modlitwą, jaką odmawiali, to było pod twoją obronę. Znacznie częściej niż Ojcze nasz, niż Zdrowaś Mario. W tak absolutnie ekstremalnych sytuacjach ta modlitwa była dla nich istotna, ale nie tylko mówimy o sytuacjach już takich więziennych. To były również programy polityczne Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, które wbrew takim mitom, które są obecnie popularne, niestety, że żołnierze wyklęci to prawica, tam były absolutnie różne nurty polityczne w ramach powojennego podziemia niepodległościowego obecne i Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość można byłoby tak umiejscowić w takich centrowych bardziej klimatach politycznych, ale akcentowali również to, że Polska musi być państwem opartym o wartości chrześcijańskie. Z kolei w ulotkach propagowanych przez 6. Wileńską Brygadę Armii Krajowej było wprost zaznaczone, że walczymy o Polskę polską, o Polskę chrześcijańską. Więc to oczywiście więzienia i Grypsy wysyłane między innymi przez podpułkownika Łukasza Cieplińskiego, Pługa, prezesa 4. Zarządu Głównego Zrzeszenia WIN, są niezwykle istotne, ale to było też ta działalność jeszcze wcześniejsza, przed aresztowaniem, pokazywała, że mieli tę świadomość walki o niepodległość. Ale trzeba jeszcze o jednej rzeczy pamiętać. Ona może jest taka mało
powiedziałbym, jakaś wzniosła, mało podniosła, ale dla wielu z tych żołnierzy oni po prostu nie mieli innego wyjścia. Oni chcieli normalnie żyć. Byli zmęczeni często już konspiracją w czasach II wojny światowej. Ujawniali się w 1945 czy 1947 roku, mając nadzieję, że no dobra, jest jak jest, ale jakoś trzeba przeżyć, jakoś trzeba funkcjonować. Po czym po kilku tygodniach czy po kilku miesiącach ponownie wracali do konspiracji, bo aparat bezpieczeństwa nie pozwalał na względnie normalne życie i mieli stałą groźbę aresztowania albo ewentualnie byliby zmuszani do współpracy z bezpieką. Z tego względu kontynuowali walkę, mając świadomość, że to już jest to odwleczenie śmierci o kilka miesięcy czy kilka lat. To zresztą wybija się z pamiętników kapitana Zdzisława Brońskiego, Uskoka, że może coś się ruszy, ale raczej się już nic nie ruszy. Tak naprawdę chodzi o to, żeby umrzeć godnie, a nie w kazamatach bezpieki. Więc przy tym sponiewieraniu tych ludzi, przy tym, że byli obywatelami nie drugiej, ale 10 czy 15 kategorii, bo Służba Bezpieczeństwa interesowała się środowiskami podziemia niepodległościowego do końca lat 80. Z 87-8 roku pochodzą ostatnie informacje tajnych współpracowników, informacje, gdzie mieszkają poszczególni żołnierze, na przykład z Ośrodka Mobilizacyjnego Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej, mimo że to już byli starsi panowie, to jednak bezpieka cały czas się nimi interesowała i z tego względu wydaje mi się, że to jest pewna realizacja takiej sprawiedliwości. Znaczy, skoro przez tyle lat odsądzano ich od czci i wiary, to trzeba po prostu o nich powiedzieć prawdę. A drugi aspekt, dlaczego warto o tym temacie mówić i przypominać o poszczególnych postaciach, ale też o całej drugiej konspiracji, to jest kwestia jak najbardziej aktualna, czyli próba pokazania Polakom, może w sposób szczególny młodym Polakom, że takie wartości jak niepodległość, jak suwerenność, jak granice, to nie jest jakiś XIX-wieczny mit, jak niektórzy jeszcze kilka lat temu, czy nawet kilka miesięcy temu mówili, który trzeba jak najszybciej zapomnieć, że teraz już wszystkie narody pod rękę będą zmierzały ku świetlanej przyszłości i żadnych konfliktów między narodami, krajami nie będzie. No tylko okazuje się, że te wartości jak niepodległość, jak ochrona granic jest w tej ziemskiej doczesności najistotniejszą kwestią. I chodzi o to, żeby czerpać skądś wzorce, czerpać skądś autorytety, a żołnierze podziemia niepodległościowego i tutaj już nie rozróżniając, czy wojennego, czy powojennego, bo przecież to byli w większości przypadków ci sami ludzie, często te same struktury, no są świetnymi wzorcami. Zresztą pokazują to Wojska Obrony Terytorialnej, gdzie patronami poszczególnych brygad w większości są właśnie dowódcy lokalnych struktur podziemia niepodległościowego. A no właśnie, to jest takie kolejne pytanie, które się nasuwa, co już jest też treścią Twojej odpowiedzi. Cała sytuacja za naszą południową, wschodnią granicą na Ukrainie. Przepraszam Państwa, że upieram się, żeby mówić na Ukrainie, a nie w Ukrainie, gdyż do mnie to trąci rusycyzmem. Ja znam całą tą polityczno-poprawną wykładnię twierdzenia, że w Ukrainie podkreśla podmiotowość państwa ukraińskiego. Ja uznaję pełną podmiotowość, proszę Państwa, państwa ukraińskiego, ale mam szacunek, bo to jest też element kultury i patriotyzmu do języka polskiego. I będę mówił na Ukrainie. No, to taka, przepraszam, mała dygresja i wstawka, ale właśnie patrząc na to wszystko, co tam się dzieje, okazuje się znowu, to już sam trochę teraz powiedziałeś, podprowadziłeś mnie, mówiąc tak trochę publicystycznie pod to pytanie, że znowu okazuje się, że taka postawa chęci obrony własnej ojczyzny, ale nie w rozumieniu jakiegoś ogólnego, pięknego twierdzenia fruwającego w chmurach, bo to się łatwo mówi na akademiach, przy przecinaniu różnych wstęg, właśnie odsłanianiu pomników. To jest rzeczą szlachetną i istotną i tego nie podważam w żaden sposób, ale ładnie się mówi i dobrze o ojczyźnie. Gorzej, jak trzeba właśnie włożyć ten hełm,
jak się ma kamizelkę kuloodporną, wziąć broń do ręki, którą się mam nadzieję, że które na szczęście wiele osób jeszcze na Ukrainie potrafi obsługiwać i się nie postrzeli w nogę, w udo, w oko, w rękę i stanąć do obrony własnego właśnie tego takiego najbliższego terytorium, bym powiedział, bo to nawet nie chodzi znowu o jakieś wielkie bitwy, tylko czasami obronę własnego domu, własnej ulicy, własnej przestrzeni, w której się żyło i którą się doskonale zna. No właśnie, jak powinien być twoim zdaniem kształtowany ten nowy patriotyzm? Ja nie lubię tego słowa nowoczesny patriotyzm, bo to też było w pewnym momencie zgrane przez polityków i nowoczesny patriotyzm tylko ograniczał się do zbierania kup, przepraszam państwa, znowu, po psie, tam dbaniu o to otoczenie, co też jest ważne oczywiście jak najbardziej, właśnie. A z drugiej strony te postawy wydają się dzisiaj tak obce, tak dziwne wręcz, tak odległe, mimo że to jest nasza najnowsza historia. Tak, no to było takie absurdalne właśnie mówienie, że patriotyzm to jest płacenie podatków i sprzątanie po swoim psie, prawda? No to są obowiązki wynikające z przepisów prawa i jeśli na przykład Polak mieszka w Irlandii i płaci podatki i sprząta po swoim psie, to nie wynika z tego, to nie jest efektem tego, albo przyczyną, że jest patriotą irlandzkim, tylko po prostu no, wypełnia swoje obowiązki wynikające z konkretnych przepisów, też z jakichś zasad moralnych, etyki, ale niekoniecznie to musi być patriotyzm i nie jest to patriotyzm. Ja patriotyzm definiuję jako chęć służenia ojczyźnie w takich warunkach, w jakich przychodzi człowiekowi funkcjonować. Mieliśmy dyskusję nad tym, jak powinien wyglądać patriotyzm w czasie pokoju, i być może w naszej takiej polskiej tożsamości, w takim polskim genotypie czasem nie do końca wiedzieliśmy, jak się w takiej sytuacji odnaleźć, tak? Kiedy nie trzeba walczyć, kiedy nie trzeba konspirować, pojawiały się jak najbardziej słuszne postulaty, żeby zadbać o patriotyzm gospodarczy, żeby kupować polskie produkty, to było jak najbardziej coś, co było warte podkreślenia i promowania, ale nie należało, a w obecnej sytuacji, nazwijmy to pokojowo-wojennej, tym bardziej zasługuje na wybicie na plan pierwszy, czyli również zasada pochodząca ze starożytnego Rzymu, civis pacem para bellum, jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. I to jest kwestia indywidualnego pytania każdego z nas, gdzie widziałby swoje miejsce na wypadek ewentualnego konfliktu zbrojnego, który dotyczyłby już bezpośrednio Polski, agresji innego państwa na Polskę. Smutne jest to, obserwowałem to również w ostatnich dniach w mediach społecznościowych, że część Polaków, niestety również młodego pokolenia, od razu deklaruje, że na wypadek ewentualnej wojny po prostu wyjedzie za granicę, bo nie ma zamiaru, w cudzysłów, tego kraju bronić. I tu, żeby było jasne, nie chodzi o to, żeby się przechwalać, co to ja bym nie zrobił na wypadek wojny, bo to wiadomo, że człowiek jest kruchą istotą i różne są jakieś symptomy zachowania, może nie do końca przewidywalne i nie chodzi o to, żeby, mówiąc kolokwialnie, kozaczyć, ale jednak trzeba sobie to pytanie zadać i ono nie jest tak abstrakcyjne, jak jeszcze kilka miesięcy czy kilka lat temu dla niektórych. To już jest pytanie dość konkretne, co w takiej sytuacji. Tutaj wydaje mi się, że jest olbrzymia rola państwa, żeby wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom społeczeństwa, żeby szykować się do ewentualnego zagrożenia. Marzy mi się to, aby była stworzona możliwość takich szkoleń, dobrowolnych oczywiście szkoleń dla obywateli, nie tylko w podstawowych kwestiach wojskowych. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale co to takie 3 czy 4 tygodnie w wojsku dadzą? No okej, to nie jest może zbyt wiele, ale widzimy, że na Ukrainie szkolą młodych chłopaków po 3-4 dni wysyłają na front, więc chyba lepsze 3-4 tygodnie w warunkach pokoju niż 3-4 dni w warunkach wojny i takie absolutne podstawy tylko obsługi pistoletu maszynowego czy jak rzucić granat, prawda? Ale nie tylko te kwestie wojskowe, pierwsza pomoc, obrona cywilna, która w naszych warunkach polskich totalnie leży, prawda? Nie tylko
w sytuacji zagrożenia i w sytuacji wojny Wojska Obrony Terytorialnej no, będą miały inne zadania niż dostarczanie beczkowozami wody do miejscowości, w której wodociągi padną i ludzie będą pozbawieni właśnie dostępu do wody, więc WOT będzie miał inne pewnie zadania. Dlatego ważne jest to, żeby jakieś struktury tej obrony cywilnej powstawały. To jest pytanie do każdego z nas. Oczywiście różne są talenty, różne są predyspozycje fizyczne, psychofizyczne. Jak w takiej sytuacji byśmy się odnaleźli, ale wydaje mi się, że tu jest olbrzymia rola państwa, żeby wyszło naprzeciw tym dobrym oczekiwaniom społeczeństwa, bo obserwujemy, że strzelnice obecnie przeżywają oblężenia, że kursy pierwszej pomocy również jest spore zainteresowanie na to, żeby taki kurs przejść. I no, obawiam się, że oczywiście może tutaj zagrać taki symptom słomianego zapału, prawda? Na początku widzimy zagrożenie, potem się w jakiś sposób do tych informacji, które przychodzą do nas przez media, przyzwyczajamy, bo taka jest ludzka psychika, prawda? Zapewne ty również miałeś takie doświadczenie, że 24, 25 czy 6 lutego człowiek no non-stop tak naprawdę patrzył w serwisy informacyjne i śledził, co się dzieje, a po upływie tych już 8 tygodni mniej więcej, czy nieco więcej niż 8 tygodni, no to już troszeczkę się człowiek uodpornił na tego typu informacje, prawda? Patrzymy raz dziennie na to, czy dwa razy dziennie, no pewnie jako dziennikarz, również radiowy, to na to zdecydowanie częściej patrzysz, ale jednak no, człowiek się uodpornił w jakiś sposób na ten przekaz informacji i chodzi o to, żeby wykorzystać ten dobry moment, kiedy społeczeństwo coś chce zrobić w kierunku obronności, bo wydaje mi się, że właśnie w tę stronę powinien ten obecny patriotyzm zmierzać. To jest kwestia przygotowania się na jakieś sytuacje no, awaryjne. To może być wojna, ale to mogą być jakieś inne również wydarzenia, których nie chcemy. Jak najbardziej. Ja jeszcze zauważyłem jedno bardzo istotne zjawisko przez te ponad już 60 dni, które jest w jakimś sensie, no nie wiem jak powiedzieć, czy to cieszy. No, cieszy w takim znaczeniu, że ludzie zaczęli się trochę też bardziej, głębiej interesować historią także naszego sąsiada dalszego, czyli Federacją Rosyjską, historią Rosji. Liczne biografie dotyczące prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina zaczęły się ukazywać i z tego co wiem, część z nich nawet jest hitami wydawniczymi i bardzo dobrze, bo też mam takie poczucie, że my trochę zarzuciliśmy myślenie o tym, gdzie jesteśmy na mapie, z kim sąsiadujemy, kim są nasi sąsiedzi, bo strasznie zapatrzyliśmy się w kierunku zachodnim. I w pewnym momencie polską rację stanu, co nie jest oczywiście złe, kształtował fakt no, wejścia do Unii, do Paktu Północnoatlantyckiego. To wszystko bardzo dobrze, że tak się stało, ale z drugiej strony kompletnie część opinii publicznej, część polityków, część mediów, część szeroko rozumianego mainstreamu, chociaż nie lubię tego słowa, wolę słowo elita, no ale z tym mam kłopot, kogo w Polsce można uznawać za elitę, żeby tego słowa nie profanować, no miała wschód w nosie naszych wschodnich i południowych sąsiadów jako coś, nie wiem, gorszego, mniejszego, no nie chcę już tutaj wartościować, bo z różnych powodów wynikała ta optyka i nagle nastąpiło takie przebudzenie, zainteresowanie w ogóle, czym był system rosyjski, system władzy. I to uważam za bardzo dobre, bo dopóki my nie zrozumiemy naszych sąsiadów, pewnych uwikłań historycznych, to będziemy w pewnych sytuacjach ciągle tam się odbijali od ściany albo szli w miejscu jak po takiej ruchomej platformie, wydając się, że idziemy do przodu. Tak się nie da. Na to zresztą kiedyś kapitalnie zwrócił uwagę, zdaje się, Czesław Miłosz, który pisał jeszcze o Ośrodku Wileńskim do spraw studiów nad Wschodem, a że sąsiadujemy tutaj właśnie z Rosją, czy tego chcemy, czy nie, tak po prostu jest, taki jest fakt wielowiekowy, ale jej nie znamy, nie rozumiemy. I ja uważam, że dobrze się też dzieje pod tym względem, że to się zmienia. Ale właśnie, bo tutaj zaraz będą się pojawiały komentarze pod naszą rozmową, że bo ja użyłem tutaj tytułu do tej rozmowy, czy też przystanek historia, że będziemy rozmawiać o Feliksie Konecznym. Rozmawiamy o różnych innych sprawach, nie bez powodu, proszę Państwa.
Bo Kajetan Rajski także jest wydawcą pism Feliksa Kanecznego. Mało tego, miałem przyjemność na jesieni jeszcze ubiegłego roku uczestniczyć w jednym ze spotkań w takim, jak to nazwać, Centrum Kultury, Centrum Historii, Centrum Dyskusyjne, miejsce debat, które Kajetan Rajski w Krakowie założył i prowadzi, gdzie odbywają się ciekawe rozmowy z ciekawymi ludźmi na bieżące tematy. I to miejsce jest miejscem imienia Feliksa Kanecznego. Dlaczego? I co więcej, mieści się przy ulicy Feliksa Konecznego w Krakowie, więc... A no właśnie, mimo że na takim nowym osiedlu, ale mimo wszystko dokładnie tak. Dlaczego ten Feliks Koneczny ci przyświecał, przyświeca? Dlaczego jesteś wydawcą jego pism? Faktycznie, Fundacja Kwartalnika Wyklęci od zeszłego roku wydaje dzieła zebrane Feliksa Konecznego. To jest taka inicjatywa, no dosyć, mogę powiedzieć, odważna, ponieważ Feliks Koneczny swoje pierwsze prace publikował w roku 1887, a ostatnie artykuły, które ukazały się na łamach Tygodnika Warszawskiego, ale także Częstochowskiej Niedzieli, to jest rok 1948-1949. Feliks Koneczny miał długie życie, bo żył 87 lat, ale to było życie niezwykle pracowite. Dotychczas ukazały się 4 tomy dzieł zebranych, obejmujące lata 1887-1903. W planach na ten rok jest jeszcze wydanie 3 kolejnych tomów. Myślę, że uda się dotrzeć do roku 1914, a może nawet do 1917, kiedy ukazały się zresztą Dzieje Rosji do 1449 roku autorstwa Feliksa Konecznego, za którą to pracę otrzymał habilitację na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. To jest taka inicjatywa mająca na celu przypomnienie w porządku chronologicznym wszystkich dzieł Feliksa Konecznego. One oczywiście były wydawane od lat 90., wcześniej nawet jeszcze ukazywały się nie tylko na emigracji w Londynie, ale też w drugim obiegu. Natomiast często pomijano jakieś drobne artykuły Feliksa Konecznego, jakieś jego recenzje, które napisał różnych publikacji, które ukazywały się na przykład na przełomie XIX i XX wieku. I chodzi o próbę zaprezentowania całego dorobku tego człowieka, tego krakowsko-wileńskiego, możemy powiedzieć, historyka i historiozofa. Wydaje mi się, oczywiście to są dość ostrożne szacunki, że tych tomów dzieł zebranych będzie około no, minimum 20, a każdy z nich, dodajmy, ma od 800 do 1000 stron. Więc widzimy, jaka to jest objętość pracy, bo Feliksa Konecznego znamy z jego oryginalnej koncepcji dotyczącej cywilizacji, starć między cywilizacjami, autor takich pojęć jak cywilizacja łacińska czy cywilizacja turańska. Myślę, że w kontekście agresji rosyjskiej na Ukrainę to poszerzanie i pogłębianie wiedzy na temat cywilizacji turańskiej jest szczególnie istotne. Feliks Koneczny niestety nie zdążył napisać osobnej publikacji, osobnej książki Cywilizacja turańska, ale wśród tych pism, które po sobie pozostawił, no, wiele tych uwag jest niezwykle trafnych, że ta cywilizacja, ludy tej cywilizacji przyjmują pewną obozowo-wojskową formę życia. Użył nawet Feliks Koneczny takiego bardzo no, dosadnego sformułowania, że ludy tej cywilizacji gniją, jeśli nie walczą, jeśli nie prowadzą agresji. Podkreślał również to, co widzimy obecnie w Rosji, to znaczy całkowita zależność społeczeństwa od państwa, społeczeństwo traktowane jako powiedzielibyśmy własność władcy, a jakaś ewentualna elita to ma taki charakter bardziej klientystyczny, tak? To znaczy osoby, które są zależne od władzy, ale nie dlatego, że prezentują sobą jakiś poziom intelektualny, jakiś poziom moralny, ale z tego względu, że po prostu od tej władzy są zależni pod względem finansowym i jakaś wzajemna korelacja pomiędzy władzą a tymi tak zwanymi elitami cywilizacji turańskiej zachodzi. To jest to, z czego najbardziej znamy Feliksa Konecznego. Feliks Koneczny za to właśnie jest przez, powiedzielibyśmy, takich skrajnych fanatyków Konecznego uwielbiany i przez skrajnych nieprzyjaciół Konecznego znienawidzony. A oczywiście to nie chodzi o to, że dzieła Konecznego to jest pismo święte, które należy traktować jako dogmat i jako,
jako nieomylne. Sam zresztą Feliks Koneczny wielokrotnie i to na różnych etapach swojej pracy naukowej i publicystycznej zaznaczał, że on dopiero zaczyna to wszystko. Tu chodzi o to, żeby go poprawiać, żeby go uzupełniać, żeby się z nim nie zgadzać, żeby to, co on miał w dosyć drobnym zakresie, jakieś możliwości poznawcze, badawcze, no to oczywiście było przede wszystkim dwudziestolecie międzywojenne, czy czas przed pierwszą wojną światową, więc inny dostęp do baz danych, jak chociażby my obecnie mamy, żeby to poprawiać i uzupełniać, ale chodzi o pewną inspirację, myślę, Feliksa Konecznego. Feliks Koneczny to jest również działalność popularyzatorska. W wielu polskich domach do teraz są jeszcze pierwsze wydania dziejów Polski za Piastów, za Jagiellonów. Była też świetna publikacja, wielokrotnie wznawiana, Dzieje Narodu Polskiego, a później drugie wydanie, Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży, Dzieje Śląska, to też świetna publikacja, która no, wzmacniała tożsamość narodową wśród mieszkańców Śląska. I ja jestem przekonany, że wielu chłopów, robotników, którzy walczyli w powstaniach śląskich, którzy walczyli w wojnie polsko-bolszewickiej, zdecydowali się na walkę w obronie państwa polskiego również, może niekoniecznie zawsze sobie to uświadamiając, ale mając jakoś to w tyle głowy, przeczytawszy jakąś jedną z popularnych prac Feliksa Konecznego, bądź będąc na jego wykładzie, ponieważ w różnych towarzystwach oświaty ludowej Feliks Koneczny wygłaszał właśnie odczyty, wykłady dotyczące historii lokalnej. Ale Feliks Koneczny to jest również teatrolog. To mało kto o tym wie, że to jest autor 75 dosyć obszernych recenzji spektakli teatralnych, które były wystawiane na deskach krakowskiego teatru. Jest określany przez teatrologów jako jeden z najwybitniejszych recenzentów spektakli teatralnych, co jest bardzo ciekawe, kiedy czyta się te recenzje, jak na przykład, może nie do końca krytykuje, ale pokazuje pewne słabe punkty sztuk Stanisława Wyspiańskiego, pokazuje dosyć takie szersze spojrzenie na to, czym ma być teatr, w jaki sposób ma funkcjonować, nie wahał się krytykować decyzji ówczesnej dyrekcji Teatru Krakowskiego i chwalić za te przedsięwzięcia, które były dobre. To jest właściwie w końcu historyk. Warto wspomnieć o tym, że Feliks Koneczny końcem lat 80. i to w sumie było takie wydarzenie, które wywarło na niego bardzo wielki wpływ pod względem takim badawczym, naukowym. Uczestniczył w takiej ekspedycji historyków krakowskich do Watykanu, ponieważ dopiero co Leon XIII otworzył tajne archiwa watykańskie i Feliks Koneczny uczestniczył w takiej rocznej wyprawie po to, żeby badać tamtejsze archiwa i te wątki polskie oczywiście przede wszystkim wyciągać. Efektem tej pracy jest dzieło Jan III Waza i Misja Possewina, gdzie opisywał właśnie ten krytyczny moment w historii Szwecji, kiedy to Szwecja wahała się między katolicyzmem a protestantyzmem. Więc to jest postać naprawdę zasługująca na pokazanie szersze, na to, żeby wznowić wszystkie jego dzieła, pokazać, jak ewoluowała jego myśl. Pamiętajmy, że Feliks Koneczny, i to jest dość ważne w kontekście tego, co się obecnie dzieje w takiej, nazwijmy to, geopolityce, czy w tym, co dzieje się w Europie Środkowo-Wschodniej, to był również redaktor naczelny w latach 1905-1914 miesięcznika Świat Słowiański. Wydawało to czasopismo Środowisko Klubu Słowiańskiego, profesor Marian Zdziechowski, właśnie dr Feliks Koneczny w Krakowie. Początkowo oskarżano ich o moskalofilstwo, ale te ewentualne oskarżenia są bardzo szybko weryfikowane, zostały bardzo szybko zweryfikowane przez cenzurę na terenie kongresówki, która nie dopuściła do tego, żeby Świat Słowiański był kolportowany, ponieważ Świat Słowiański przeciwstawiał się tej polityce czynownictwa i knuta, tej polityce zamordystycznej. Później już Feliks Koneczny, widząc, że ta liberalizacja systemu rosyjskiego w latach 1905-6 no, nie przyniosła żadnego zwiększenia wolności albo w bardzo drobnym zakresie, później już w swojej publicystyce wprost Rosję identyfikował właśnie jako cywilizację turańską. Ja myślę, że tutaj szczególnie w tym kontekście świata słowiańskiego, które redagował Feliks Koneczny, możemy zauważyć taki nurt do poszerzania współpracy między narodami słowiańskimi Europy Środkowo-Wschodniej. Żeby było jasne, świat słowiański nie prezentował doktryny panslawistycznej. To było, jak to określał Feliks Koneczny, słowianofilstwo. I
Nawet możemy spojrzeć na nasze realia, prawda? W ilu polskich szkołach, no okej, język angielski z wiadomych przyczyn jest jako lingua franca, uczą się wszyscy w szkołach, ale w ilu szkołach jako drugi język jest na przykład język czeski, język słowacki, język ukraiński, litewski. Co ważne, Litwę zaliczał Feliks Konieczny do świata słowiańskiego, oczywiście mając świadomość, że nie jest to lud słowiański, ale ze względów historycznych obejmował również swoim zainteresowaniem w ramach świata słowiańskiego. To jakby nie istnieje, prawda? Bliższe nam są często Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, pod względem również turystycznym, a Morawy, Słowacczyzna, jak wówczas określano Słowację, Węgry, co do których akurat Feliks Konieczny był bardzo negatywnie nastawiony, uważał, że przyjaźń polsko-węgierska to jest jeden z większych mitów w historii Polski. Inaczej zresztą niż profesor Marian Zdziechowski, bo on akurat dość tak afirmatywnie podchodził do tej tradycji polsko-węgierskiej współpracy, to ta współpraca kulturalna, społeczna praktycznie nie istnieje. Są spotkania polityków, okej, ale na takim gruncie naukowym, kulturowym bardzo rzadko dochodzi do jakiejś kooperacji między państwami Europy Środkowo-Wschodniej, a nie można tworzyć mrzonek o świetnej idei Międzymorza, jeśli będzie to grunt tylko polityczny, prawda? Jeśli tylko to będą spotkania w formacie Grupy Wyszehradzkiej czy w jakiejś poszerzonej formacie Międzymorza, jeśli to będą spotkania wyłącznie polityków, tu też chodzi o to, żeby społeczeństwa się do siebie zbliżały i żeby ta myśl polska również w tych innych krajach funkcjonowała. Feliks Konieczny z pochodzenia nie był Polakiem, jego ojciec pochodził z Moraw, sam Feliks Konieczny ożenił się z Czeszką, co nie przeszkadzało temu, że pod koniec drugiej dekady XX wieku, kiedy doszło do polsko-czeskiego konfliktu o Śląsk Cieszyński, Feliks Konieczny w jednej z broszur uzasadniał polskie prawa do Śląska Cieszyńskiego, ale on postulował ścisłą współpracę między Polską i Czechami, sam zresztą publikował w języku czeskim, więc miał świadomość różnych konfliktów, które istnieją między narodami słowiańskimi, narodami Europy Środkowo-Wschodniej, ale widział olbrzymie zagrożenie ze strony Niemiec, widział również agresywną politykę Rosji, która próbuje ewentualne idee słowiańskie podporządkowywać i tak naprawdę tworzyć je jako zależne od siebie, a nie jako pewną współpracę wolnych narodów słowiańskich. Dziękuję Ci za całą opowieść, ale nurtuje mi jedna rzecz. Dlaczego media liberalne tak bardzo nie lubią Feliksa Koniecznego? Dlaczego Feliksa Koniecznego sprowadzono do takiej postaci, którą gdzieś tam pokątnie jakieś oszołomy prawicowe wydają, czytają i w ogóle to nie jest żaden istotny badacz, myśliciel, w ogóle no, na margines z nim? No, można przyczyn tego upatrywać w cenzurze PRL-owskiej. Przecież Feliks Konieczny w warunkach PRL-u nie mógł być wydawany. Był na indeksie cenzorskim. Co więcej, ewentualne notki biograficzne w encyklopediach wydawanych w czasach PRL-u mówiły o nim jako o reakcyjnym, skrajnie papistycznym, katolickim myślicielu, pisarzu, autorze. W związku z tym Feliks Konieczny również obecnie nie jest mile widziany i bądź prezentuje się jakieś pojedyncze cytaty z jego twórczości, abstrahując od kontekstu społecznego, politycznego, w jakich czasach te myśli zapisywał i abstrahując od rzeczywistych jego przekonań. Bardzo często możemy spotkać się z jakąś taką no, wygodną, ale też prymitywną łatką, że Feliks Konieczny to był skrajny nacjonalista. Tymczasem, kiedy poznaje się dzieła profesora Feliksa Koniecznego, możemy zauważyć, że bardziej jego przekonania, nawet nie endeckie, ale takie bardziej były związane z chrześcijańską demokracją. To był człowiek, który jako fundament spraw publicznych stawiał moralność i stawiał Ewangelię. Zresztą w latach, końcem lat 20. Feliks Konieczny opublikował 40 parę takich punktów, takich tez, najważniejszych jego zdaniem w kontekście spraw publicznych. Zresztą Feliks Konieczny był w pewnym konflikcie z obozem sanacji. Niektórzy uważają, że to, że został przeniesiony na emeryturę na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, wynika właśnie z tego, że
władze sanacyjne niezbyt przychylnie patrzyły na publicystykę i na działalność Feliksa Konecznego. Pierwszy punkt spośród tych 40 paru tez to było: najważniejszą ze spraw publicznych jest religia. No to trudno jakby utożsamić taką myśl ze zdaniem, że religia to jest absolutnie prywatna sprawa, która powinna być gdzieś tam pokątnie co najwyżej przeżywana i nie powinna być obecna absolutnie w sferze publicznej. Dlaczego nie? Feliks Konieczny upatrywał Polskę jako państwo zakorzenione w cywilizacji łacińskiej, którą uważał za najdoskonalszą formę pewnej myśli ludzkiej, opartą o personalizm, opartą o podejście wolnościowe, opartą o oczywiście zasady dekalogu i Ewangelii. I myślę, że z tych przyczyn właśnie Feliks Konieczny nie jest lubiany. Może również przyczyną tego, tutaj nie broniąc tych środowisk, które atakują Feliksa Konecznego, ale też pokazując troszeczkę szersze spektrum, jest to, że niekiedy Feliks Koneczny, nieznany jako pisarz, ale wyłącznie jakieś poszczególne jego cytaty wyjęte z obszernych prac, był postrzegany przez środowiska, jako taki autorytet przez środowiska, no, nie wiem, jak je określić, takie, no, może moglibyśmy powiedzieć, skrajnie nacjonalistyczne, które nie znając myśli w istocie Feliksa Konecznego, próbowały nie tyle inspirować się Feliksem Konecznym, co bardziej swoje przekonania podpierać autorytetem Konecznego, nie zawsze do końca w sposób rzetelny. No, pamiętajmy, że choć Feliks Koneczny, mając 80 parę lat, już nie zaangażował się w konspirację, to jego myśl inspirowała twórców organizacji katolicko-narodowej Unia, w ramach której działał jako zaprzysiężony konspirator w latach 1942-43 młody Karol Wojtyła. Mało znany aspekt, ale właśnie Unia swoją myśl opierała nie tylko o filozofię henebrejskiego, nie tylko o pisma mesjanistów z lat 20., 30., przede wszystkim 30., ale również o myśl Feliksa Konecznego. I jakaś tam inspiracja w ramach tej organizacji Unii istniała. Więc myślę, że Feliks Koneczny nie jest lubiany jako przede wszystkim myśliciel katolicki. Kiedy zakłada, że cała edycja pracy Feliksa Konecznego, kiedy uda się to wszystko wydać, wznowić raczej, nie tyle wydać, co wznowić? Tak, no to jest pytanie, które sam sobie dość często zadaję. Plany wydawnicze tworzę na mniej więcej rok, dwa lata do przodu, więc myślę tak, no realistycznie patrząc, jeśli to będzie około 25, załóżmy, tomów, to będzie prawdopodobnie około 5, może 6 lat. Planuję jeszcze wydanie na sam koniec suplementu, z tego względu, że udaje się jeszcze odnaleźć jakieś teksty pochodzące z lat, które już zostały wydane, tak, a poszczególnych jakichś prac Konecznego tam zabrakło. Na razie nie ma ich wiele, no ale już pojedyncze takie pisma, takie artykuły są. Co ciekawe, udało mi się odnaleźć drobny tekst jeszcze wówczas studenta Feliksa Konecznego z roku 1886, więc rok jeszcze przed opublikowaniem pierwszej pracy, Kazimierz Wielki jako protektor Kościoła Ryskiego, bo od tego zaczynają się dzieła zebrane Feliksa Konecznego, pierwszy tom. Natomiast myślę, że te no, 5 lat około to jest jak najbardziej realny termin. Ten suplement będzie obejmował te prace, które nie zostały zamieszczone. Tak jak mówię, nie będzie, mam nadzieję, wiele, ale jakieś jeszcze na pewno będą. Bibliografie prac Konecznego są dostępne, ale one nie obejmują wszystkich prac. Z tego względu konieczne są jeszcze poszukiwania w bibliotekach, nawet również w obcojęzycznych, bo tak jak mówiłem, Feliks Koneczny publikował również w Czechach, na Morawach i tam w tamtejszych gazetach są teksty poszczególne Feliksa Konecznego, więc na pewno to będzie przedsięwzięcie no, wymagające dużego zaangażowania i to obserwuję obecnie, już jestem na etapie przygotowania 6. tomu, 5. tom jest w druku, będzie obejmował lata 1903-1905, między innymi Dzieje Polski za Jagiellonów, ale też pierwszy rocznik Świata Słowiańskiego, tych artykułów, które
były autorstwa Feliksa Konecznego, a kolejny, ten szósty tom, będzie obejmował też między innymi pracę Dzieje Polskie opowiedziane dla młodzieży i kolejne roczniki Świata Słowiańskiego wraz z jakimiś pojedynczymi artykułami, które publikował w tamtym czasie w innych czasopismach. No ale to oczywiście jest jeszcze polski logos Aetos z 1921 roku, to są Święci w dziejach narodu polskiego, wydane w latach 30. o wielości cywilizacji, rok 35. to jest jeszcze cała masa prac Konecznego, więc trudno powiedzieć tak naprawdę do końca, ile tych tomów będzie, a siłą rzeczy poprzez to również ile będzie, jak długo będzie ten czas wydawania trwał. Ale faktycznie udaje się tworzyć także Centrum Edukacji Patriotycznej imienia Feliksa Konecznego w Krakowie. Warto wspomnieć, że ostatni gość to był profesor Henryk Głębocki. Tytuł jego wykładu to był Imperium Rosyjskie, Imperium Sowieckie, Neoimperium Władimira Putina, próba porównania. Wszystkie wykłady można odsłuchać w serwisie YouTube, wpisując Fundacja Kwartalnika Wyklęci, można znaleźć kanał Fundacji, a kolejne spotkanie, na które już obecnie zapraszam, to będzie 18 maja o godzinie 18. Gościć będziemy panią dr Kingę Węglar, która opowie o edukacji domowej, o pozytywach i negatywnych aspektach takiej formy kształcenia, w której dziecko, młody człowiek nie chodzi do szkoły, ale uczy się w domu czy w jakichś środowiskach rówieśniczych. Na pewno będzie to również niezwykle ciekawe spotkanie. Proszę Państwa, proszę śledzić konto pana Kajetana Rajskiego i na Twitterze, i na Facebooku. Wydawca, publicysta, dziennikarz, twórca Fundacji Kwartalnika Wyklęci, pan Kajetan Rajski był moim gościem. Bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję serdecznie.